Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Bardzo serdecznie was witam. Cieszę się, że mogę odwiedzić waszą parafię. To jest kolejna już, którą odwiedzam w czasie mojego pobytu w Chicago. Na co dzień pracuję w Poznaniu. Jestem księdzem diecezjalnym. I w tych różnych miejscach, w których miałem okazję być w czasie mojego pobytu tutaj, między innymi byłem proszony o to, by podzielić się doświadczeniem jednej z prac, które wykonuję jako kapłan, a jest to dzieło ochrony dzieci, dzieło ewangelizacji rodziców, przekonywania ich do tego, jak bardzo ważne jest to, by kierować dzisiaj dzieci do Pana Boga, by uważnie przyglądać się, co dzieje się w ich relacjach z Panem Bogiem, by starać się je kierować ku temu, co będzie je ku Panu Bogu prowadziło, i uważać na to wszystko, co niszczy ich zdolność do pokochania Pana Jezusa. I tak w jednej z parafii miałem okazję mówić przede wszystkim o takich sprawach zewnętrznych, które niszczą łączność dziecka z Bogiem. Na przykład może to być relacja między ojcem a mamą. Jeżeli ona będzie szwankowała, to wtedy będzie to wpływało na to, co będzie działo się w dziecku, w jego sercu. Jest to sprawa zewnętrzna, to znaczy niezależna od dziecka. Czymś takim niezależnym od dziecka może też być kultura, którą dziecko wchłania w siebie, czyli to, jakie książki czyta, jakie ogląda filmy i tak dalej. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co może być przeszkodą w dziecku, w budowaniu jego więzi z Bogiem, a co jest zupełnie niezależne od tego, co jest na zewnątrz. O pewnej skłonności, myślę nie tylko dzieci, ale także nas, dorosłych, która zarazem może być przeszkodą. Przeszkodą, abyśmy mogli trwać przed Bogiem. I taką najważniejszą przeszkodą, która jest w każdym z nas, która może nas skutecznie od Pana Boga odciągnąć, jest nasza pycha. Myślę, że musimy uświadomić sobie to, że każdy z nas jest w stanie oddzielić się od Pana Boga, że mamy w sobie właśnie taką skłonność do grzechu. I myślę też, że dobrze jest, kiedy rodzice przyznają się do tego, że także ich dzieci, które na pewno są piękne, fantastyczne, wspaniałe, że one mogą mieć w sobie taką skłonność, choćby dzisiaj nawet jej nie zdradzały. Że może nastąpić taki moment w ich życiu, że powiedzą Panu Bogu nie. Nie posłuchamy Ciebie, chcemy iść swoją drogą. W ten sposób objawi się grzech pychy. To, jak wspomniałem, może stać na przeszkodzie w budowaniu więzi z Bogiem. Więc jednym z najważniejszych zadań, jakie rodzice powinni przedsięwziąć w tym wielkim dziele doprowadzenia swoich dzieci do nieba, do świętości, jest stworzenie takich warunków ich życia, żeby nic nie stało na przeszkodzie w budowaniu tej więzi z Bogiem i by mógł się tam rozwinąć w dziecku grzech pychy. Może na początku wyjaśnijmy sobie, o co chodzi w takim pojęciu, jak więź człowieka z Bogiem. Popatrzmy. Myślę, że dorośli to zrozumieją, jeżeli przełożą to choćby na więzi, które są między małżonkami czy narzeczonymi. Nie byłoby udanego małżeństwa, jeśli by między małżonkami nie zaistniał taki moment, że zbudowali między sobą jakąś więź. Na początku się znali, później się w sobie zakochali, ale zakochanie nie jest jeszcze więzią. To jest jakiś rodzaj zauroczenia, które jednak bardzo szybko mija.
A więź to jest coś, co pozwala trwać im ze sobą przez długie lata, na dobre i na złe. I chodzi właśnie o to, żeby człowiek taką samą więź zbudował z Panem Bogiem. I żeby być z drugim człowiekiem, żeby zaistniała między mężczyzną a kobietą więź, więź, która przetrwa wszystko, potrzeba najpierw dobrze się poznać. Trzeba wiedzieć też, kim ja sam jestem, a więc poznać samego siebie. Jeśli człowiek nie pozna siebie, nie jest w stanie cokolwiek obiecywać drugiemu na całe życie. Będzie po prostu kłamcą albo dojdzie szybko do sytuacji rozczarowania. I podobnie, jeżeli chcemy stworzyć jakąś więź, więź z Panem Bogiem, to musimy zadbać o to. Poznać Jego, ale też poznać siebie samego. Żeby poznać samego siebie, potrzeba pokory. Muszę umieć zobaczyć swoje mocne strony, ale równocześnie poznać to, co jest moją słabością. Źle jest, jeżeli komuś wydaje się, że człowiek pokorny to taki, który tylko i wyłącznie widzi swoje słabe punkty. Na tym pokora nie polega. Pokora to jest umiejętność stawania przed sobą i przed Panem Bogiem w prawdzie. Jeśli małżonkowie stoją przed sobą w prawdzie, nie oszukują siebie nawzajem, wiedzą, co jest ich mocnym punktem i słabym punktem, taki związek ma szansę przetrwać. I ta więź będzie nienaruszana. I podobnie też, jeżeli człowiek potrafi przed Panem Bogiem powiedzieć, co jest jego mocnym punktem, co jest jego słabym punktem, przyznać się do tego, że potrzebuje Bożej obecności, Jego pomocy, wtedy też możemy powiedzieć, że ma szansę trwać w tej relacji z Panem Bogiem. To jest właśnie postawa pokory. I dobrze, że Pan Jezus uczy nas, czym jest pokora w dzisiejszej Ewangelii. Pokora właśnie polega na tym, że jak apostołowie przychodzimy do Pana Jezusa i mówimy: Panie, naucz nas modlić się, bo my sami z siebie nie wiemy, jak z Bogiem rozmawiać, bo nie jesteśmy na tym poziomie równy z równym. Bóg jest wielki, Bóg jest potężny, wszechpotężny. On stworzył wszystko, a my jesteśmy tylko marnym stworzeniem. Jak mamy z Nim rozmawiać? I Jezus uczy ich modlitwy, która pięknie ustawia nas względem Boga. W tej modlitwie, dobrze nam znanej od dzieciństwa, modlitwie Ojcze Nasz, przekonujemy się, że w całości zależymy od Pana Boga, w każdej, choćby najdrobniejszej sprawie naszego życia, że On jest naszym Bogiem, Stwórcą, od Niego zależy wszystko, że od Niego wszystko otrzymujemy, to, co jest nam potrzebne do życia. Nie mówimy o jakichś zbytkach, ale właśnie o tym, co jest potrzebne do naszego zbawienia. Poznajmy Boga jako tego, który nas kocha, kocha nas bezwzględnie, ale tej miłości i tej postawy wymaga od nas samych, którzy przecież jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I dlatego też Bóg chce, żebyśmy byli pokorni wobec innych ludzi i potrafili przebaczyć. To jest właśnie postawa pokory. I w postawie pokory mieści się prośba i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Czyli świadomość, że w każdym momencie mojego życia jestem zdolny do upadku. To jest właśnie pokora. Tej pokory zabrakło bohaterowi dzisiejszego pierwszego czytania, czyli Jonaszowi, który został przez Boga wezwany do tego, by przeszedł przez Niniwę i głosił wezwanie do pokuty, mówiąc, że jeśli się nie nawrócicie, jeśli nie będziecie pokutować, Niniwa zostanie zniszczona. Jonasz to uczynił, następnie opuścił miasto i z pewnej odległości chciał obserwować, jak Bóg niszczy to miasto. A tymczasem nie doszło do niszczenia Niniwy, ponieważ Niniwici rzeczywiście podjęli pokutę. I na to się obraził Jonasz. Obraził się, że Bóg mimo wszystko nie zniszczył tego miasta, bo przecież tam było tyle zła, że Bóg absolutnie nie powinien tym ludziom przebaczać ich grzechów. Oburzył się na Boga. I sam Bóg zadaje mu pytanie, czy słusznie się oburzasz? A Jonasz w swojej pysze odpowiada, słusznie, gniewam się śmiertelnie. I Bóg później mu tłumaczy tajemnicę jego miłosierdzia. Właśnie, w pysze potrafimy robić różne złe rzeczy, oddalać się od Pana Boga, zupełnie się z Nim rozminąć. I kiedy rodzice niejednokrotnie przychodzą do nas, do kapłanów,
skarżąc się na to, co złego dzieje się w życiu ich dzieci, to równocześnie często nie widzą, że te dzieci przez długie lata wysyłały pewne sygnały, że to, co dzieje się w ich życiu, zmierza w złym kierunku, że dojdzie do jakiejś wielkiej katastrofy albo przynajmniej do jakiegoś tąpnięcia, które będzie bardzo bolesne przede wszystkim dla rodzica, który będzie musiał się temu przypatrywać. A więc to nie jest tak, że problem z dzieckiem przychodzi w jednym momencie. Owszem, jest tak, że to, co złe, może wynikać z tego, co z zewnątrz. A więc dziecko obserwuje zło obecne między małżonkami i to przenosi na swoje życie. Może być też tak, że to zło pojawi się pod wpływem jakiegoś kolegi czy koleżanki, a to zło nie zostało odpowiednio wcześnie przecięte przez rodzica. Może być też tak, że to zło pojawi się w życiu dziecka, ponieważ coś tam obejrzało, coś tam przeczytało, wpadło w jego ręce czy w oczy coś, czego to dziecko nie powinno widzieć, czym nie powinno się bawić i to po prostu to dziecko zepsuło. Ale tak jak wspomniałem na początku, istnieje problem naszej wrodzonej skłonności do zła. Ona jest związana z naszym grzechem pierworodnym. I tym największym, pierwszym z grzechów, grzechów pierwszych rodziców, Adama i Ewy, był właśnie grzech pychy. I szatan nieustannie atakuje nas pychą, każdego z nas. I dlatego to jest grzech główny. Szczerze mówiąc, ci, którzy mają dobrze wyrobione sumienia i starają się dobrze spowiadać, niemalże przy każdej spowiedzi są w stanie odnieść w swoim życiu jakiś problem związany z grzechem pychy. Tak jesteśmy tym problemem, tym grzechem skażeni. Ale ten grzech oczywiście mieć różne przejawy, może mieć różne przejawy, my tego nie dostrzegamy. Jest, jak widzimy, bardzo podstępny. Może w nas wzrastać jak ta komórka rakowa niepostrzeżenie i potem dać o sobie znać, no ale wtedy już jest bardzo wielki problem, aby to zło w sobie przezwyciężyć. Jakie sygnały może wysyłać dziecko swoim rodzicom, że u niego pojawia się problem pychy? Te sygnały są i uważni rodzice też zauważą, że tak naprawdę to dziecko często powtarza to, co widzi u swoich rodziców. Nie bez powodu mówi się, że dziecko to jest ksero własnych rodziców. A więc jeśli zauważymy u dziecka pewne sygnały związane z grzechem pychy, to równocześnie zróbmy sobie sami rachunek sumienia, czy przypadkiem ono nie podpatrzyło czegoś u nas samych, jako u rodziców. Trzeba zatem podjąć walkę z tym grzechem, z tym złem u siebie samego i oczywiście pomóc dziecku wykorzenić to zło, które zostało zasiane w taki sposób. Co może być dla nas takim znakiem pychy obecnym, czy to w życiu dziecka, czy w nas samych? To jest przede wszystkim takie przekonanie, nie ma Pana Boga. Nie ma Pana Boga. Wszystko wzięło się znikąd. Oczywiście, taka postawa może pojawić się w życiu człowieka dosłownie, czyli ktoś na drodze rozumowej stwierdził, że Boga nie ma, albo może się objawić pośrednio. Czyli owszem, niby człowiek gdzieś tam uznaje istnienie siły wyższej, ale żyje tak, jakby Boga nie było. I to jest niestety dzisiaj problem większości rodziców czy tam dzieci, że one po prostu nie widzą Boga w domu. Jako księża katecheci rozmawiamy nieraz z dziećmi i wychodzi na to, że w domu się nie rozmawia o Bogu, że w domu nie rozmawia się o Jezusie, że żyje się tak, jakby On nie istniał, że temat Boga może pojawi się gdzieś w związku ze świętami, ale to też bywa różnie przedstawiane. Czasem pojawi się w kontekście konieczności pójścia na mszę świętą, o ile ktoś ten obowiązek jeszcze czuje, ale poza tym tematu Boga nie ma. Bardzo ważne jest to, żeby z dziećmi rozmawiać o Bogu, o Jezusie, jak najwcześniej. Nie trzeba od razu robić jakichś wielkich wywodów filozoficznych przekonujących ich do tego, że Bóg istnieje i dawać jakieś konkretne dowody, bo my zostaliśmy przez Pana Boga tak zaprogramowani, tak stworzeni, że my po prostu to przyjmujemy jako prawdę. Wystarczy tylko o tym opowiadać. Ja miałem to szczęście, że moi rodzice często opowiadali o Bogu jakieś historie, mieliśmy taką Biblię ilustrowaną dla dzieci i w ten sposób wprowadzali nas w tematy wiary. I było to dla mnie, dla moich braci oczywiste, że Bóg istnieje. Bo moi rodzice tym żyli i o Bogu się mówiło. Mówiło się dużo i często.
Jeśli żyjemy w takiej atmosferze, jakby Pana Boga nie było, albo nie daj Boże, wmawiamy dziecku, że tak naprawdę Boga nie ma, czynimy mu wielką krzywdę. Jeśli Boga nie ma, to ja sam jestem Bogiem. Takie myślenie zrodzi się wtedy w człowieku. I rodzice muszą przypatrywać się, jak dziecko rośnie na takiego bożka, wokół którego kręci się wszystko, który tylko wydaje rozkazy. Nie liczy się z nikim i z niczym. Jeśli człowiek ze swojego życia wymarzy Boga, istnienie Boga, sam siebie będzie starał uczynić bożkiem. Ale nie ma innego Boga niż jeden Bóg. A w sytuacji, gdy ktoś stawia się na jego miejscu, czyni się bożkiem, to tak naprawdę powtarza błąd upadłych aniołów, Lucyfera, który też w pewnym momencie nie chciał Bogu służyć i chciał sam stworzyć sobie przestrzeń władzy, przestrzeń bycia bożkiem. I w ten sposób powstało piekło. I taki dzieciak, czy też dorosły, w krótkim czasie uczyni piekło ze swojego życia, czy z życia swoich bliskich. Bez wątpienia kolejnym przejawem grzechu pychy, czy to w życiu dorosłego, czy dziecka, jest takie przekonanie, że jestem najważniejszy ze wszystkich. Czasami rodzice popełniają taki błąd, że mówią dziecku mniej więcej taki właśnie komunikat, że ty jesteś najważniejszy ze wszystkich, chociaż nie to mają na myśli. Oni chcą dziecku powiedzieć, ty jesteś dla mamusi, dla tatusia najważniejszy, jesteś naszym największym skarbem i tak dalej. I to jest dobre, zdrowe, naturalne. Problem może polegać na tym, że właśnie w umyśle dziecka ta zatruta natura przekształci ten komunikat i dziecko będzie myślało, że jest rzeczywiście najważniejsze ze wszystkich. I mamy właśnie problem dzieci, które właśnie są takimi pępkami świata. Pępek świata, wokół którego wszystko ma się kręcić. I one później nie liczą się na przykład ze swoimi rodzicami, kiedy są starsi, w podeszłym wieku, kiedy trzeba się nimi zająć. Nie, to te dzieci chcą, żeby rodzice się nimi zajmowali cały czas, bo przecież one są najważniejsze. Nie liczy się drugi człowiek, nie liczy się jakiś bliźni. On jest najważniejszy, wokół niego ma się wszystko kręcić. To jest postawa pychy. Kolejny przejaw pychy. Kiedy czy to w dorosłym, w rodzicu, czy w dziecku stworzy się taka myśl, mogę robić co chcę i wybór należy tylko do mnie. Tak nie jest w życiu. W życiu jest tak, że nasza wolność jest ograniczona. Jest takie powiedzenie, twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się Boże przykazania i gdzie pojawia się drugi człowiek. A mamy dzisiaj do czynienia z pokoleniem młodych ludzi, którzy totalnie nie chcą uznać, że są jakieś granice ich wolności. Nie znają Bożych przykazań, nie respektują ich, nikt ich tego nie nauczył, nie wymagał od nich jakichś samoograniczeń. To prowadzi później do wielkiego nieszczęścia, do samozagłady, jak każdy zresztą grzech pychy. Ale jeżeli człowiek będzie sam kierował swoimi wyborami, nie będzie odwoływał się do Pana Boga jako do tej ostatecznej instancji. Jeśli rzeczywiście będzie robił wszystko, co mu tylko przyjdzie na myśl, to wtedy niestety, ale tak jak w wcześniejszych wypadkach, wprowadza nieszczęście, wielkie nieszczęście w życie swoje i swoich bliskich. Inny przejaw pychy. Myślenie, że inni są gorsi. Inni są gorsi. Krytykowanie, ocenianie, obmawianie. Na takie sytuacje trzeba bardzo stanowczo reagować. Tylko co z tego, jeżeli wy reagujecie na to, żeby dziecko kogoś nie oceniało, nie obmawiało, nie krytykowało, nie ośmieszało, a dzieci potrafią być bardzo okrutne w tej sprawie względem siebie? Jeśli ten sam dorosły bez skrupułów obmawia, ocenia, oczernia innych ludzi, sąsiadów, kogoś z rodziny i tak dalej. Dzieci się uczą od swoich rodziców tego rodzaju postaw. Jeśli by dziecko od razu miało ucięte takie skłonności do obmawiania, oceniania, uważania siebie za lepszego, myślę, że nie wchodziłoby w tego rodzaju postawy. Kolejny przejaw pychy to przekonanie, że muszę mieć więcej. Niepohamowane pragnienie posiadania. Popatrzmy, Pan Bóg daje nam dokładnie tyle, ile nam jest potrzebne do życia, do naszego zbawienia, uświęcenia się, dobrego spożytkowania swojego życia zgodnie z zadaniami, które Pan Bóg nam przeznaczył.
I to nie jest tak, że Pan Bóg daje nam nadmiar. Owszem, jeżeli daje ten nadmiar, to po to, żebyśmy się nim potrafili dzielić z potrzebującymi. Jak to kiedyś powiedział mój znajomy, że gdy chcą mieć więcej, to Pan Bóg im to jakoś blokuje, niejako zabiera. I on mówi, i to dobrze, bo nie potrafilibyśmy sobie sami postawić żadnych hamulców. Mówi, dobrze, żeby Pan Bóg utrzymywał nas w takim racjonalnym ubóstwie, bo to jest dla nas najlepsze. Potrafimy wtedy przychodzić do Pana Boga, prosić z pokorą i wiemy, że od Niego zależymy. Ale jeżeli byśmy mieli coraz więcej i więcej, to stałoby się naszym bożkiem, no ale też w pewnym momencie moglibyśmy się poczuć samowystarczalni. Nie potrzeba nam Pana Boga do niczego. I tak niestety czasami wzrastają dzieci, młode pokolenie. Pan Bóg jest mi do niczego niepotrzebny, ale chcę mieć coraz więcej i więcej. Ilu z was mówiło, że jest problemem pójść do jakiegoś specjalisty, który by po pierwsze swoją pracę wykonał uczciwie i po drugie nie kazał za to sobie płacić fortuny. I wielu ludzi nie ma dostępu do pewnych usług, dlatego bo spotykamy się z chciwcami, z pokoleniem chciwców, którzy nie znają hamulców, granic, w jakimś samoograniczeniu, nawet jeśli chodzi o to, ile mu ktoś ma zapłacić za coś, co nie powinno być tak drogie, co powinno być dostępne dla wszystkich. To się znikąd nie bierze. To się bierze z pychy posiadania. Kolejny przejaw pychy. Kiedy sami, albo kiedy słyszymy od dzieci słowa, życie nie jest ważne, nie doceniam swojego życia. Tymczasem życie z największą wartością, największym darem, który otrzymaliśmy od Pana Boga, jest wielką pychą nie doceniać daru życia. Tak się dzieje, kiedy dzieci mają problem życia, obserwowania rodziców, którzy są związani, uwikłani w jakieś nałogi. Oni nie szanują swojego zdrowia, nie szanują swojego życia, idą na zatracenie. Jakim pięknym przykładem jest to, kiedy dziecko jedzie na przykład samochodem ze swoim rodzicem i rodzic choćby jedzie bezpiecznie. Jedzie tak, że pokazuje swojemu dziecku, jadę bezpiecznie, bo szanuję swoje życie, życie twoje i życie innych ludzi. Kiedy stawia sobie pewne granice, choćby właśnie w kwestii nałogów, że potrafi uwolnić się od tego, właśnie dlatego, bo szanuje siebie i swoje życie. Młodzi nie szanują swojego życia. To jest właściwie taki rodzaj gry. Gry w samobójstwo, gry, gdzie jest ta granica między życiem a śmiercią, bo to przecież jest takie fajne chodzić po tej granicy. I ponieważ nie doceniają tego swojego życia, niestety bardzo szybko to życie tracą. Wielki jest dzisiaj problem dzieci, które rzeczywiście targają się na swoje życie. Nie szanują swojego życia, więc podejmują bezmyślne decyzje. Decyzje, które później ich potwornie ranią, czynią życiowymi kalekami. Z braku odpowiedzialności za swoje życie nie chcą podejmować decyzji na całe życie takich, które de facto pozwalają im żyć, jak Pan Bóg to przewidział. I kolejne dwa znaki przejawu grzechu pych to za wszelką cenę narzucanie własnej woli innym ludziom. Nie potrafię ich słuchać. Musi być na moim, stawiam na swoim. I tutaj jakże często dziecko obserwuje choćby zachowanie jednego ze swoich rodziców. Czasem to jest ojciec, czasem to jest matka. Musi być moje, koniec i kropka. Nie ma dyskusji, nie ma dialogu. To jest totalna pycha. Kiedy uważam, że tylko moja mądrość jest tą największą mądrością. Nie potrafię słuchać innych. To jest problem społeczeństw, które się kompletnie nie potrafią dogadać, współpracować. Bo przecież tylko i wyłącznie ja mam rację. Tacy ludzie, takie społeczeństwo nic nie zbudują. Kiedyś pracowałam w jednej szkole, gdzie pewna nauczycielka mówiła, że ma problem z jedną klasą. I właśnie tam był ten problem. Totalnie niezdolni do żadnego dialogu, do wyciągania wspólnych wniosków. Każdy dzieciak chciał narzucać swoją wolę innym. Żadnej zdolności do kompromisu. I w końcu ostatni znak tej pychy to przekonanie, że jestem panem samego siebie i nie muszę przed nikim odpowiadać. A jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że odpowiadamy przed kimś, przed Bogiem. I przyjdzie ten moment stanięcia przed Nim, rozliczenia, sądu. Czasem jednak, jeśli człowiek żyje tak, jakby go nie dotyczyła ta sprawa, przychodzi moment bardzo twardego zderzenia się
z rzeczywistością. Czasem już nałożył śmierć i poczucie wielkiej przegranej. I wtedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy w życiu nie był szczęśliwy. To są już te zewnętrzne znaki pychy. Ci ludzie nigdy nie są naprawdę szczęśliwi, są wiecznie niezadowoleni. Nieszczęśliwi rodzice, nieszczęśliwe, niezadowolone dzieci. Ludzie, którzy tak naprawdę ciągle cierpią i oni są tego świadomi. I ci, którzy żyją z nimi, też są tego świadomi. I oni to demonstrują i wnoszą to swoje cierpienie do tych wspólnot, czy to jest rodzina, miejsce pracy i tak dalej. I ma ochotę się podejść do takiego człowieka i powiedzieć mu: chłopie, kobieto, wiemy, że masz problem, ale nie musisz tego tak cały czas demonstrować, że tylko wejdziesz i zatruwasz całą atmosferę, środowisko tym swoim wiecznym fochem. Iluż rodziców mówi, że ma takiego syna, córkę, fajna atmosfera, miłe spotkanie, a on z tym swoim cierpieniem, w cudzysłowie, wchodzi i za wszelką cenę woła, krzyczy: patrzcie na mnie. I znowu wokół mnie musi się kręcić wszystko. Bo ja teraz tutaj jestem z moim cierpieniem, patrzcie na mnie. Ja cierpię, wy też musicie cierpieć. I to niszczy szczęście całych rodzin. A gdzie jest problem? To nie jest problem, który rozwiąże psycholog, terapia i tak dalej. To jest problem, który trzeba rozwiązać w konfesjonale, w ciężkiej pracy nad sobą, w uświadomieniu tego temu człowiekowi, co jest przyczyną jego pychy, gdzie on karmi tą pychę, jak powinien podjąć pracę nad swoją pokorą. Niejednokrotnie sami wyrzucamy się z raju i tracimy ten raj, bo podchwytujemy to, co nam daje zły duch. Dokładnie tak jak Adam i Ewa, którzy z tego raju zostali wyrzuceni. Tego rodzaju cierpienia Pan Bóg od nas nie chce i można go bardzo łatwo ze swojego życia odrzucić, zwalczyć, ale terapia jest trudna, długa i bolesna. Nie wszyscy chcą ją przyjąć. Terapia wiedzie drogą umiłowania, pokory, uznania, że to jest właśnie ta droga, która daje nam to wszystko, co jest potrzebne, aby mieć w sercu pokój. To jest droga zaufania, że Pan Bóg rzeczywiście zapewnia nam w naszym życiu dokładnie wszystko, wszystko, co jest nam potrzebne. Nie to, co jest naszą zachcianką, ale co jest nam konieczne. Pod warunkiem, że będziemy o to prosić. Mówiłem w jednej z parafii tutaj na rekolekcjach w Chicago, że mamy dzisiaj właśnie taki problem, że nie chcemy prosić, bo nam się wydaje, że przecież Pan Bóg wie, czego nam potrzeba, więc nie trzeba o to prosić. Tak jakbyśmy chcieli powiedzieć: Jezu, domyśl się Ty. No nie ma takiej modlitwy: Jezu, domyśl się Ty. Ksiądz Dolindo mówił: Jezu, zajmij się Ty, ale nie mówił: Jezu, domyśl się Ty, abyśmy tak chcieli. Nic do Boga nie mówić, nie modlić się, o nic nie prosić, tylko się o tym domyśl. Sami wiecie w małżeństwach, jakie piekło rodzi się właśnie z takiej postawy, jeśli jedna ze stron w małżeństwie wchodzi właśnie w takie myślenie, że wszyscy dokładnie mają się domyślać, czego ona chce. Sama nie poprosi, nie powie, bo pycha, ale wszyscy mają się domyślać. Więc trzeba nauczyć się Boga pokornie prosić o to, co jest nam w życiu potrzebne. I Pan Bóg nam to zawsze da. Pan Bóg daje nam zawsze to, o co prosimy pokornie i co jest nam do życia konieczne. Konieczne do jak najlepszego spełnienia swojego powołania. I Pan Bóg wysłuchuje też modlitw ludzi, którzy żyją uczciwie, czyli starają się zrywać w swoim życiu z grzechem, z tego wszystkiego, co ich od Boga oddala. Trzeba trzymać się Bożych reguł, Bożych przykazań i wtedy zobaczymy, że Pan Bóg jest obok, że jest opatrznością, że czuwa nad nami, że zaczyna wyprowadzać nas na prosto. To są naprawdę bardzo proste sprawy, ale dla wielu to jest jak jakaś wielka, zakryta tajemnica, bo przez długie lata żyli poza Panem Bogiem i tylko byli wpatrzeni w siebie. Ci ludzie, którzy odkryją te prawdy, którzy żyją pokornie, mają w sercu pokój i są tak naprawdę szczęśliwi, bez względu, co dzieje się w ich życiu. Ci ludzie są szczęśliwi i potrafią kochać innych ludzi, okazywać im miłość, okazywać im troskę. Człowiek żyjący w pysze jest niezdolny ani do kochania, ani do troszczenia się od bliskich. I dlatego tak wiele nieudanych związków małżeńskich w młodym pokoleniu, bo nie potrafią naprawdę kochać i o drugiego się troszczyć. Troszczą się o samych siebie. Człowiek pokorny potrafi cieszyć się ze szczęścia drugiego człowieka.
Człowiek pyszny chce zapewnić sobie samemu szczęście. Nie daj Boże, żeby inni mieli dobrze, żeby mieli lepiej niż on sam. On wtedy jest nieszczęśliwy. Człowiek pokorny życzy drugiemu jak najlepiej. Kiedy będzie wśród nas pokora, znikną różne problemy, z którymi musi się zmagać świat. Problemy niedostatku, głodu, cierpienia, chorób. Nikt nie będzie czuł się gorszy, nikt nie będzie czuł się niechciany i niekochany. Wystarczy tylko przyjąć tę drogę, której uczy nas Jezus Chrystus. Więc pokora wniesie ze sobą radość, radość całej ludzkości, ale pycha, która będzie wciąż narastać, nie zostanie przecięta, stanie się dla ludzkości ciężarem nie do uniesienia, źródłem kolejnego piekła na ziemi. To wszystko, o czym mówię, to jest sprawa, która dotyczy każdego z nas. Mnie, ciebie. Pytanie tylko, w jakich wymiarach. Co musimy w sobie przepracować? Pamiętajmy, musimy pracować nad sobą, bo inni na nas patrzą, inni na nas naśladują. Jeśli będą widzieć w nas pokorę, pójdą tą drogą, bo zarazimy ich naszym szczęściem i pokojem. Ale jeśli będzie w nas tylko i wyłącznie pycha, wtedy niestety damy naszym bliskim to, co najgorsze. I to, co mówię w poprzednich parafiach. Uważajmy, czym karmią się nasi bliscy, czym my sami się karmimy, oglądając telewizję, czytając książki. Niestety współczesna kultura jest zatruta tym, co karmi naszą pych, jest zaprogramowana na karmienie naszego ego. Starajmy się sięgać tylko i wyłącznie po to, co będzie służyło naszej pokorze. I prośmy Pana Boga przede wszystkim na modlitwie o takie dary Ducha Świętego, które pomogą nam stawać w prawdzie o sobie przed Panem Bogiem, żeby On sam pokazywał nam to wszystko, co jest naszą mocną stroną, ale także i to, co trzeba w sobie przepracować. Tym pierwszym miejscem przepracowywania swoich wad, grzechów, to jest oczywiście konfesjonał. I niech będzie naszym zwyczajem, przynajmniej co miesięczna spowiedź. I módlmy się często do Matki Bożej, byśmy potrafili, wpatrując się w nią samą, w jej życie, uczyć się od niej, co to znaczy być pokornym. Jak na ziemi można realizować powołanie do pokory. Amen.